Operacja Styl. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor Fejkiel, a to jest Operacja Styl. Jest już ze mną Paweł Łakomski, założyciel Matcha Bros. Cześć. Cześć. Na sam początek takie pytanie do ciebie, bo cała dzisiejsza rozmowa się będzie kręcić wokół maczy. A kiedy po raz pierwszy ty miałeś styczność z maczą i mogłeś ją spróbować? Też mi ktoś zadał to pytanie i ciężko mi tak jednoznacznie określić. Myślę, że było to jakieś 10-12 lat temu i było to w Stanach. I był to Starbucks, z tego co pamiętam. Także amerykański sen, można powiedzieć. No, jest wiele opinii odnośnie matchy w Starbucksie w Polsce. Jak ty na to patrzysz tak teraz? Bo są opinie, znaczy wiadomo, z tego co ostatnio sprawdzałem, to matcha w Starbucksie jest chyba najdroższym napojem z menu. Jakie jest twoje zdanie na jej temat obecnie, teraz w Polsce? Ja się cieszę, że jest, bo dzięki niej to ja miałem okazję spróbować. I dzięki temu, że Starbucks u nas jest no też matcha, inni też mogą spróbować. Także ja, im więcej matchy w kawiarniach, dla mnie lepiej, bo uważam, że jest to świetny produkt. A co do jakby samej matchy w Starbucksie, ja też nie mam jakichś, nie mam nic przeciwko niej. Uważam, że jest całkiem okej. Sposób przygotowania jest troszeczkę tam fast foodowy, bo oni jej nie mieszają tak dokładnie, więc często ma grudki i jest to troszeczkę inny proces, no ale wiadomo, że tu liczy się szybka obsługa. Ale osobiście uważam, że Starbucks to jest też już taki brand, że tam ciężko jest o jakieś wpadki, więc to wszystko jest na pewno dobrze przemyślane i zaplanowane. A co sądzisz o matchy, która była rok temu w McDonaldzie? Bo ja osobiście miałem taką pierwszą myśl, wow. To maty, tak? Tak. W sensie osobiście na początku ta informacja mnie niesamowicie zadowoliła, bo myślę, że trochę w tej kwestii myślimy podobnie. To był mega dobry krok, przynajmniej w założeniu, żeby trochę rozpromować tą maczę i żeby co więcej takich zwykłych, szarych obywateli się o niej dowiedziało i też dostępność jej była bardzo duża. Tylko tak po pierwszym łyku stwierdziłem, że ojeju. I nawet wręcz taka moja prywatna opinia, byłem potem nawet zły, że taką akcję zrobili, bo wiele też moich znajomych po raz pierwszy wtedy spróbowało matchy, bo im powiedziałem, dobra, no jak jest w McDonaldzie, jest jakby tak dostępna dla was, to pójdźcie jakby, wiesz, no, na samym początku, żebyście też jakby spróbować w ogóle matcha i tak dalej. Osobiście mam wrażenie, że to nie miało wiele wspólnego z matchem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No nie, no zgadzam się. Też uważam, że to troszeczkę taki fopa, bo może zrazić kogoś, bo to tak naprawdę nawet nie była matcha prawdziwa, tylko to była matcha taka waniliowa. Tak, to też. Tam oczywiście bardzo dużo dodane różnych innych rzeczy. No ja osobiście to spróbowałem, tak, i też uważam, że świetna akcja i mogła mieć, znaczy ona i tak była sukcesem, tak, no bo wiadomo, że bardzo dużo kupowało zestawy. Ja osobiście tej akcji wolę nie pamiętam, jedyne co z niej mam, to naklejki sobie zachowałem. Tak, i to jest. Ale powiem ci też, że wydźwięk był niesamowity, bo też śledziłem Google Trendy i wyszukiwania w tym czasie. No to był taki pik, że tyle ile osób szukało piwo matcha czy matcha latte w internecie w tym tygodniu, w tamtym czasie, to naprawdę było imponujące. Tak, i mówię jakby, że tutaj jakby wielki plus i to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie, że no mówię, też to mogłem trochę zobaczyć na przykładzie moich znajomych, gdzie niektórzy z nich nawet się mnie zapytali, o co to za dziwna zielona kawa, i ja po prostu myślałem, że ich zabiję wtedy. Ale jakby, no wiesz, wytłumaczyłem i tak dalej, ale no zwykli ludzie, którzy się nie interesują takimi tematami na co dzień, wreszcie mogli o niej usłyszeć, no ale mam nadzieję, że się jakoś nie zrazili, że spróbowali przynajmniej kiedyś no, lepszej jakości. Wiesz co, z takich pytań jeszcze, czy byłeś kiedyś w Krakowie w Misty? Nie byłem. Znam Misty, ale nie byłem, nie wiedziałem, że w Krakowie jest. Coś jako kawiarnia, tak? Herbaciarnia, tak. Jest taki oddział właśnie, no bo to, że jest matcha z Misty w Lidlu, pewnie wiesz. No tak. I mają właśnie herbaciarnię w Krakowie.
nie pamiętam, bo też na Krupniczej, tylko że to jest wszystko pod takim szyldem, że to jest bubble tea z matcha. No właśnie jako bubble tea, rozumiem, tak. No to tak, to kojarzę. I takie dwie rzeczy, które mi bardzo ciekawią w tej sytuacji jest to, że matcha tam jest jednym z najtańszych produktów, co w ogóle było dla mnie wow. Jakby ogólnie ich założenie tego bubble tea jest takie, co jest dla mnie no rewelacją, że większość bubble tea takich, powiedzmy, nie wiem, w sieciówkach, czy jak to nazwać, to te kuleczki są takie, wiesz, kolorowe, taki syrop dla mnie niedobry w nich, wpływa i wszystko jest takie słodkie w ogóle. Oni tą tapiokę gotują, po prostu gotują, powiedzmy, naturalnie. To jest zwykła tapioka, która smakuje naprawdę rewelacyjnie. I do tego możesz do wyboru sobie wziąć mnóstwo różnych herbat. Jest chyba jaśminowa, zwykła, olung. Co też jakby mnie ciekawi, że wiesz, że kolejnie większość ludzi może słyszeć o herbacie olung, która jest w ogóle gdzieś tam pominięta przez takie zwykłe herbaty. Jest też ta matcha i powiem ci, że mówię, jest to forma bubble tea, to nie jest forma latte czy forma jakaś inna, to po prostu bubble tea, ale powiem ci, że no, to jest jedna z lepszych matcha, jakie miałem przyjemność wypić na mieście. I super jest też sposób, w jaki oni ją przygotowują, że to wszystko widzisz i widzisz, jak to jest mieszane, widzisz, jak to jest przygotowywane, że wszystko, temperatura wody i że to wszystko jest tak zadbane, więc jeśli kiedyś będziesz w Krakowie, to serdecznie ci polecam tą miejscówkę i żebyś skosztował tamtej matchy, bo no, myślę, że się nie rozczarujesz. No to ja z Krakowa mogę ci polecić Café Bagheri Stockholm, które też zresztą obsługujemy i pozdrawiam, bo też świetne mają i wypieki, i do jakości to przykładają bardzo dużo uwagi. Także na pewno, jak w Krakowie będę za parę tygodni, to wpadnę do bubble tea, skoro tak polecasz. W tej szwedzkiej kawiarni byłem i powiem ci, że miałem taką trochę walkę z myślami wtedy ze sobą, czy wziąć matchę, czy nie. Tak ci to powiem szczerze, bo właśnie staram się, gdzie mogę właśnie eksplorować taką, nie wiem, co nazwać, rzemieślniczą matchę, wiesz, o takich kawiarni bardziej normalnych, ale już nie pamiętam dlaczego, ale zostałem przy samej cynamonce, która swoją drogą była wybitna i naprawdę przepyszna. Ale skoro polecasz, to myślę, że następne wyjście moje będzie na matcha tam. No, polecam. Pójdź i powiedz, że przysłał Paweł z Matcha Bros, to będą też zadowoleni. Dobra, to mamy ten. A ja pójdę na bubble tea. Tak, koniecznie. Też wszystkich słuchaczy z Krakowa i okolicy. No, myślę, że są takie dwa punkty, znaczy, no ja mówię ze swojej strony, jednym ty ze swojej, ale takie dwa punkty, które myślę, że rzeczywiście powinniście odwiedzić. Czy pijesz matcha na co dzień, tak jak większość ludzi, kawę? Czy to jest taki dla ciebie napój, że wstajesz rano, robisz sobie matcha i tak dalej? Tak, ja już tak od dobrych paru lat faktycznie mam tak, że rano pierwsza rzecz, o której myślę i chcę, to jest matcha. Mam problem, jak jestem gdzieś tam w podróży, bo nie zawsze mam możliwość sobie przygotowania, w sensie tak. I tak biorę sobie taką wersję na wynos, czy tam w saszetce, żeby móc sobie chociażby trochę zrobić. Ja generalnie piję dużo zielonej herbaty, więc matcha po prostu zastąpiła mi dużą ilość zielonej herbaty jakby w jednej porcji, tak? I jeszcze dodatkowo dając wiele innych rzeczy, także ja sobie nie wyobrażam dnia i tak jak mówisz, no, tak jak ludzie piją kawę rano, to ja piję matchę rano i potem drugą piję tam po południu, czy tam 15-16 i jestem, że tak powiem, w pełni sił i wigoru, także mi ona zupełnie wystarcza. Zadam ci więc takie pytanie trochę prowokacyjne, a kiedy ostatnio pijesz kawę? Dwa tygodnie temu piłem kawę. Ja piję kawę czasami jeszcze, jak jadę samochodem gdzieś jakąś dłuższą podróż. A, okej, że w tym stronę. Bo jakoś kawa działa na mnie tak mocno pobudzająco, że no długo mnie trzyma ten efekt kofeinowy i jest dla mnie jakby bardzo mocny i wtedy nie ma szans, żebym zasnął. Także jak czasami dziś jadę samochodem w nocy czy późno, to potrafię faktycznie kawę sobie kupić na stacji. To i tak myślę, że jest dość zdrowszym rozwiązaniem niż energetyki, które wiele ludzi praktykuje. No, zdecydowanie. No ale nie o tym dzisiaj. Wspomniałeś o tej dawce kofeinowej, którą ma kawa i oczywiście matcha również ma kofeinę, ale
jak to wygląda? Czy matcha ma więcej kofeiny niż kawa? I tu jeszcze może podprowadzę cię trochę. I dlaczego sposób uwalniania matchy do organizmu jest taki wyjątkowy? Wiesz co, no, kofeiny też, wiesz, wszystko zależy od jakiej i w jakiej formie, ale generalnie jakbyśmy tak przyjęli, porównywali espresso do takiego espresso z matchy, no to może powiedzieć, że jest to tam 30-50 mg kofeiny, nie? Takiego małego espresso. Kawa ma trochę więcej i tak naprawdę to ten sposób, co powiedziałeś, uwalnianie jest inaczej, ta kofeina się po prostu uwalnia w organizmie, czyli w matchy mamy dodatkowo jeszcze obecność L-teaniny, to jest taki aminokwas właśnie relaksujących, i on łagodzi i wydłuża działanie matchy. Stąd właśnie ta różnica, że matcha daje ci energii przy podobnym poziomie, troszeczkę mniejszym kofeiny, daje ci energii na dłużej, bo na około tam 3 do 5 godzin. Natomiast gdzie kawa, zazwyczaj to jest tam 1 do 3 godzin, nie? Jest to po prostu inny efekt i nie ma tego skokowego strzału kofeinowego, tylko masz takie powolne uwalnianie. Niektórzy nawet na to mówią, że to jest taki, wiesz, dobry zamiennik, bo jest to energia bez zjazdu i bez takiego, wiesz, pobudzenia czy jakiegoś stresu, który właśnie towarzyszy czy kawie, czy energetykom. Czyli no, taki kontrolowany, dłuższy, spokojne pobudzenie takie, nie? Wspomniałeś o tym, że matcha jest zieloną herbatą, co tego chyba nikt nie ma wątpliwości, chociażby patrząc na kolor. Aczkolwiek teraz dla osób, które nie są tego świadome, jakbyś mógł nam wytłumaczyć, czym tak właściwie matcha się różni od takiej zwykłej sęczy, zielonej herbaty klasycznej? Pierwszą rzecz, którą bym powiedział, no to jest to, że jest inny sposób uprawy. To znaczy matcha przed zbiorami cieniuje się, czyli jakby przykrywa się od promieni słonecznych, żeby ona była w cieniu, i to zacienienie sprawia, że ona produkuje więcej właśnie chlorofilu i L-teanin. To jest jakby jedna z różnic już produkcyjna. Natomiast druga, no to możemy powiedzieć sobie, że jak pijesz zieloną herbatę, zazwyczaj pijesz liście, które jakby uwalniają tą esencję z tej herbaty i wypijasz, można powiedzieć, napar z tych, tak, z tych liści. A w matchy wypijasz, jakby, można powiedzieć, że znowu liście sproszkowane, czyli wypijasz całość liści, tak? Czyli wchłaniasz całe liście. Czyli nie wypijasz naparu, tylko wypijasz wszystko. I stąd, no, tam gdzieś czytałem takie porównanie dosyć fajne, że możemy sobie pomyśleć, że to jest w stylu, jakbyś gotował szpinak i wypił wodę ze szpinaku, wyrzucił i wypił wodę ze szpinaku, tak? To jest zielona herbata, a matcha to jest tak, jakbyś po prostu zjadł szpinak, nie? Więc tu mamy całość wartości odżywczych, które ma zielona herbata, wchłaniamy, konsumujemy, a w zielonej herbacie po prostu wypijamy ten napar. I przez to jest po prostu wielokrotnie jakby słabsze i nie dostajemy tego wszystkiego, co ten liść ma w sobie. Powiem ci, że świetne porównanie, którego jeszcze nie słyszałem, ale myślę, że może trafnie trafić do niektórych osób. Myślę, że to jest teraz taki dobry moment, żebyś jeszcze powiedział w temacie tej matchy i tych liści, tego wszystkiego, i dlaczego warto ją pić, w sensie dlaczego lepiej ją pić niż kawę. Jakie matcha ma właściwości prozdrowotne? No, tak jak, nie wiem, czy kofeina jest prozdrowotna, no ale pijemy matchę właśnie głównie też ze względu na to, że nas pobudza, bo jednak ma tą kofeinę i wiele osób potrzebuje takich zastrzyków energii. A to jeżeli chodzi o inne właściwości, no to czyli poza tą energią, zrównoważoną energią, gdzie mamy, jednak jesteśmy umysłowo zaangażowani i skupieni, no to właśnie ta obecność L-teaniny, która jest w matchy, ona odpowiada za właśnie to skupienie, spokój, odprężenie. Czyli mamy tak zwany w matchy efekt, jak wspomniałem wcześniej, takiego
odprężonego pobudzenia, nie? Coś, co w masie, co w kawie, czego nie ma, bo mamy raczej stres i pobudzenie, a nie odprężenie. Więc to jest jedna z takich cech. Ciekawostką może być to, że mnisi też pili macze dawno temu, właśnie sięgali po nią, żeby zwiększyć swoje skupienie podczas medytacji, nie? Czyli to było im bardzo podobne, czyli byli skupieni, ale jednak wyluzowani. Możemy jeszcze powiedzieć, że chlorofil, który jest w macie, który odpowiada właśnie za zielony kolor, oczyszcza organizm. Macza wspomaga odporność, jest bogatym, bodajże najbogatszym źródłem przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów, które tutaj można powiedzieć, że zapobiegają, wiesz, procesom starzenia się organizmu i wielu różnym chorobom. I ciekawostką jest to, że ta ilość antyoksydantów, jak sobie pomyślimy, jedne z najbogatszych źródeł antyoksydantów, mówi się, to jagody goi, gorzka czekolada, orzechy włoskie czy granat, czy brokuły, szpinak, to maca tak naprawdę, wiesz, przyćmiewa je wszystkie i to wielokrotnie, nie? Czyli tu jest na przykład 1500 gram antyoksydantów na gram produktu, a drugi najwyższy jagody goi mają 250, nie? Mamy prawie pięciokrotnie mniej. Kolosalna różnica. Także to jest naprawdę dużo. Także jest świetnym źródłem antyoksydantów. Metabolizm też przyspiesza, także bo naturalnie kofeina trochę pobudza, więc zwiększamy tętno metaboliczne. To skutkuje również, tak, spalaniem tłuszczu szybszym. Także tych właściwości prozdrowotnych jest mnóstwo. Każdy też pije, wiesz, dla innego powodu. Tak, oczywiście. Ja się po prostu dobrze czuję, na przykład po macie i mi smakuje. I do tego jest zdrowa, także dla mnie, że tak powiem, odhacza wszystkie wszystkie rzeczy, które dla mnie są istotne. Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że to była bardzo wartościowa, ciekawa dla niektórych rozmowa. Ja również dziękuję. Bardzo mi się rozmawiało.